Mam dla was trzy roboty. Zacznę od robota, który odkurza. Dlatego, że od tego należy w ogóle zacząć sprzątanie. iRobot Roomba model 880 do wszystkich podłóg twardych i miękkich. Żeby zobaczyć, co w nim takiego specjalnego, należy go podnieść, odwrócić i zajrzeć do wnętrza. Zobaczcie. Proszę bardzo. Roomba pracuje w oparciu o system Aeroforce, to znaczy, że ma pięciokrotnie większą siłę ssania niż do tej pory. A to oznacza z kolei, że Roomba jest w stanie odkurzyć powierzchnię o 130 metrach kwadratowych. Oprócz tego większy zbiornik, zobaczcie, i większy filtr HEPA, co jest oczywiście bardzo dobre dla alergików. Co jakiś czas należy go wymieniać. Wkładamy go w ten sposób, zamykamy, klik, i zbiornik wsuwamy sobie w ten sposób. Szczotki, zupełnie inne niż do tej pory. Popatrzcie, szczotki są gumowe i mają specjalnie profilowany bieżnik. Po co? Po to, żeby nie wkręcały się w nie włosy, a bardzo dobrze zbierały. I jeszcze jedna bardzo ważna funkcja. Takie szczotki nie wciągną nam kabla od ładowarek. Jeżeli na podłodze leżą jakiekolwiek kable, to one go wyczują i zaczną się poruszać do tyłu. Będzie ruch wsteczny, będą wypluwały kable. Tutaj pod spodem jest zamontowany czujnik brudu, który jest jednym z wielu czujników zamontowanych w tym robocie. Szczotka, która się obraca i pozwala zagarniać brud wzdłuż ścian, wzdłuż mebli, wokół nóg krzeseł, wokół nóg stołów. Wtedy te szczotki mogą ten brud lepiej zbierać. Teraz tak, na górze. Mamy przycisk, którym uruchamiamy robota. Możemy go uruchomić ręcznie albo przy pomocy pilota. Mamy kolejne ustawienia, ale najpierw sobie włączmy, zobaczcie. Powrót do stacji dokującej. Zegar, żebyśmy mogli ustawić czas rzeczywisty. Następny przycisk zaprogramuje nam pracę robota na 7 dni w tygodniu. Jeśli wychodzimy do pracy wcześniej, ustawiamy go na wcześniejszą godzinę. Jeśli wychodzimy następnego dnia później, ustawiamy go na późniejszą godzinę. Po prostu robimy harmonogram pracy, programujemy go. Proszę. Ho! Ja sobie wrócę do pilota. Proszę. W tych ruchach jest metoda. On na pewno wszystko odkurzy. Najważniejsze jest oczywiście to, że my nie musimy robić tego sami. Zobaczcie, robot jest teraz ustawiony w trybie pracy tak zwanym spot, czyli miejscowym. Kręci się w kółko, szczoteczka się obraca i zagarnia brud. Zbiera po prostu na mniejszej przestrzeni. Jak mu się zapełni zbiornik, to nas o tym poinformuje. Jak mu się wyczerpie bateria, to wróci do stacji dokującej i się naładuje. Posprzątał. Roomba posiada w zestawie dwie wirtualne latarnie. Wirtualna latarnia pozwala mu zorientować się w bardziej skomplikowanym układzie pomieszczeń. Pozwala mu też odkurzać pomieszczenia kolejno po sobie. Jeśli jedno jest posprzątane, nie wraca w to samo miejsce, tylko idzie i odkurza następne. A w trybie wirtualnej ściany ogranicza teren pracy robota. Kolejny robot to jest robot myjący Scuba 450. Zmywa zawsze czystą wodą. Popatrzcie. Tutaj jest przycisk i tutaj jest zbiornik na wodę. Tutaj, zobaczcie, jest zbiornik na wodę czystą, a tutaj jest zbiornik na wodę brudną. A tutaj jest filtr, proszę, który wygląda w ten sposób, który należy po zmywaniu umyć. Podłogi możemy myć samą wodą, możemy też dodać płynów. Takich, które się nie pienią, albo specjalnego płynu dedykowanego dla skuby. To jest płyn, który w 99,3% pozbawi naszą podłogę bakterii. Teraz zobaczcie, pod spodem, tu w tym miejscu, znajduje się szczotka, która będzie zbierała brud i uszczelki gumowe, które będą zbierały brudną wodę. Co dalej? Dalej do wyboru powierzchnia mniejsza i powierzchnia większa, tak jak te kwadraciki. Mniejsza odpowiada 14 metrom kwadratowym, większa 28 metrom kwadratowym. Zobaczcie, ruszył do pracy, zatacza kręgi i zwilża delikatnie powierzchnię do mycia. Potem szczotką, którą wam pokazałam, szoruje tę podłogę, a na koniec zbiera nadmiar wody. Również do robota myjącego do skuby dołączona jest wirtualna ściana,
która pozwoli ograniczyć teren pracy robota, jeżeli nie mamy drzwi na przykład pomiędzy kuchnią a salonem. Nie chcemy, żeby mył salon, chcemy, żeby skupił się na kuchni. Ustawiamy wirtualną ścianę i on mówi, aha, dobra, tu jest ściana, dzisiaj tylko kuchnia, proszę bardzo. I tam sobie zmywa, czyści i zasysa resztki wody. Robot mopujący. Brawa 380, dedykowany przede wszystkim do regularnego sprzątania podłóg twardych. To znaczy, że on je bardzo delikatnie nawilży, będzie je utrzymywał w czystości. Do robota dołączona jest taka kostka GPS do Waszych podłóg. Pomaga mu się zorientować w terenie. Zobaczcie, pod spodem umieszczona jest taka mopująca szmatka, a tutaj jest zbiornik na wodę. Zbiornik na wodę jest niewielki i bardzo delikatnie sączy tę wodę na zewnątrz, tak żeby delikatnie przemyć podłogi, zwłaszcza drewniane, które wcale nie potrzebują dużo wody. Proszę bardzo, ustawiamy go i teraz popatrzcie, mamy tryb pracy włącz-wyłącz. Kropelka wody to jest praca z wodą, a tutaj jest praca w trybie na sucho, bez użycia wody. Jedziemy. Proszę bardzo, tryb mokry. Mop pracuje cichuteńki, zawraca i pomalutku w swoim własnym systemie. Do przodu, do tyłu, systematycznie. A proszę, sobie teraz pójdzie gdzie indziej, bo wyczuł, że ja tu siedzę, umyje mi podłogę. A gdzie ja jestem w tym czasie? Sobie na kanapie siedzę i czytam. Jestem na zakupach. Najważniejsze jest to, że on pozmywa podłogę za mnie.